Szanowni, nasze rozważania na temat stanów skupienia doprowadziły nas do tego, że woda paruje. I chciałbym trochę temu parowaniu poświęcić uwagi, a potem to w naturalny sposób też zaczepi o wrzenie. I o to doświadczenie, które pokazało, że woda wrze w ustalonej temperaturze. Temperatura wrzącej wody nie ulega zmianie, my cały czas podgrzewamy, ten czajnik działa, a temperatura wrzącej wody pozostaje stała, 100 stopni Celsjusza, nie robi się wyższa niż 100 stopni Celsjusza. No dobrze, no więc jak to jest z tym parowaniem? Chcę was przekonać, że parowanie to jest zjawisko powierzchniowe. To znaczy zachodzi w ten sposób, mamy tutaj cząsteczki wody, one się poruszają względem siebie i mają jakąś określoną temperaturę, więc mają określoną taką średnią swoją prędkość poruszania się. Najszybsze cząsteczki mają tę prędkość dostatecznie dużą, że uciekają z powierzchni. Odrywają się, pokonują przyciąganie tych cząsteczek znajdujących się poniżej, można powiedzieć, pokonują napięcie powierzchniowe i uciekają do fazy gazowej, do powietrza, tak, w których już jest ich na tyle niewiele, że znakomita większość z nich już nie wraca z powrotem do fazy ciekłej. O tym wracaniu zaraz porozmawiamy poniżej, na rysunku poniżej. Natomiast tu chcę zwrócić uwagę na fakt, że no skoro te najszybsze uciekły, a temperatura jest miarą tego, jak szybko się poruszają cząsteczki, no to te, które pozostały, będą miały temperaturę mniejszą, prawda? No i właśnie dlatego kubek z herbatą pozostawiony sam sobie stygnie powolutku. A no i teraz ten proces ma też taki charakter, że część z tych cząsteczek, które uciekły, zderzają się z innymi cząsteczkami i wracają z powrotem. Więc w ten sposób nierzadko wracają z powrotem, bo tak skierowana jest po zderzeniu ich prędkość, nierzadko wracają z dużą prędkością, więc efektywnie ten proces odwrotny, tak, kondensacji nazywa się to. W tą stronę idzie parowanie, a w tą stronę w dół idzie kondensacja od pary wodnej do cieczy. Ten proces kondensacji spowalnia parowanie, spowalnia w związku z tym stygnięcie. No i żeby się tego pozbyć, no to chcąc ochłodzić herbatkę, dmuchamy po prostu, tak? Wydmuchujemy te wszystkie cząsteczki, które sobie stąd z tej cieczy, z tej wody, z tej herbaty wyleciały do stanu gazowego. I w ten sposób zabezpieczamy się przed efektem powrotu tych cząsteczek. Padło też pytanie o mieszanie. Mieszanie jest też istotne, dlatego że oczywiście te szybsze cząsteczki, wolniejsze, rozłożone są w miarę równo w całej objętości cieczy i chodzi o to, żeby te szybkie mogły stosunkowo łatwo dotrzeć do powierzchni. W szczególności tutaj uciekają te cząsteczki z górnej warstwy, w związku z tym ona jest najchłodniejsza. A więc w związku z tym, żeby dostarczyć tutaj na górę tych szybszych cząsteczek, to mieszamy łyżeczką i w ten sposób to także przyspiesza proces stygnięcia. No i teraz obserwowaliśmy, co się dzieje w przypadku wrzenia. To gdzieś muszę się przesunąć. To jest film pokazujący w zwolnionym tempie wrzenie wody przezroczystego dzbanka ustawionego na gorącej płycie.
No i widać, że tutaj zaczynają powstawać bąbelki pary wodnej, wcale nie na powierzchni, tylko tu na przykład przy dnie tych, albo na ściankach bocznych. Tych bąbelków jest coraz więcej. Tu widać na przykład, że powstają i znikają, tak? Jeszcze raz to puszczę. Powstają i znikają. Towarzyszy temu taki charakterystyczny szum czajnika. Ten szum czajnika to jest właśnie odgłos zgniatania, pękania tych bąbelków pary wodnej, które są zgniatane przez ciśnienie wody panujące w tym dzbanku. Bąbelki powstają na dnie, bo dno jest nierówne, nieregularne. W związku z tym, jeżeli tam jest jakiś taki dołek, no to para wodna zacznie się gromadzić wokół tego dołka, no ale dołek nie ściska jej, ściska ją tylko woda znajdująca się powyżej. W związku z tym to daje większą szansę na to, że taki bąbelek przetrwa. Dlatego sporo tych bąbelków pojawia się przy dnie. No i jest ich coraz więcej i coraz więcej. Widać tutaj, że ich jest bardzo dużo. Są malutkie, ale jest ich bardzo dużo. Prawda? Przy czym te zgniatane bąbelki, które tak najbardziej szumią, są niewidoczne dla gołym okiem. No i w pewnym momencie po prostu cała przestrzeń tej wody wypełniona jest tymi bąblami. Tu widać jeszcze, jakie jest mieszanie. Wrócimy do konwekcji na najbliższej lekcji. Te bąble pękają na powierzchni i para wodna ucieka do góry, do fazy gazowej. W tym momencie już zmienił się charakter szumu. Ten szum przycichł, po prostu słychać tylko bulgotanie. No więc można w pewnym przybliżeniu powiedzieć, że wrzenie to jest parowanie, ale tym razem w całej objętości, nie tylko na powierzchni. Tak jak tutaj mieliśmy do czynienia z efektem powierzchniowym, związanym z powierzchnią, tak tutaj mamy do czynienia już z efektem objętościowym. No i jeszcze jeden fakt, który można wydedukować. No jeżeli zwiększyć ciśnienie, to te bąbelki będą efektywniej zgniatane, bo ciśnienie, które czują, to jest ciśnienie zewnętrzne plus ewentualnie ciśnienie słupa wody. To oznacza, że woda będzie wrzeć w wyższej temperaturze. No i taki efekt, ten efekt wykorzystano przy konstrukcji specjalnych garnków zwanych szybkowarami. To były szczelne garnki ze szczelną pokrywką i w momencie, kiedy woda zaczęła się gotować, na przykład jarzyny czy ziemniaki, jarzyny na zupę czy ziemniaki, to para wodna podnosiła ciśnienie pod pokrywką, ale pokrywka była szczelnie zamknięta, więc ta para nie mogła uciec. Ciśnienie rosło, przynajmniej do pewnych granic, tam był zawór bezpieczeństwa. W rezultacie woda wrzała w wyższej temperaturze i to, co chcieliśmy ugotować, gotowało się szybciej. No i odwrotnie, pod niższym ciśnieniem woda wrze w niższej temperaturze. To oznacza, że jeżeli się wysoko w górach, gdzieś naprawdę wysoko w górach, robi herbatę, to ona będzie się słabiej parzyć, bo bez jakichś specjalnych urządzeń nie uzyskamy wrzenia wody w temperaturze 100 stopni, tylko w temperaturze odrobinę niższej. I to ma znaczenie na przykład dla przepisów kulinarnych, które mówią, że inaczej trzeba gotować coś tam na powierzchni, na poziomie morza, a inaczej na wysokim płaskowyżu, gdzieś wyniesionym wysoko w górę.
No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tych analogii pomiędzy, czy też na temat tego procesu, tych procesów parowania i wrzenia.